czyli kobietach, a wikipedystek w ogóle jest też mało, o czym pewnie powie. I zapraszam już. Dzień dobry Państwu. Klara już mnie trochę przedstawiła, więc ja tylko dodam, że faktycznie jestem specjalistką do spraw wspierania społeczności Wikimedia Polska, ale przede wszystkim jestem też wikipedystką od już 13 lat. Zawsze mnie to zdumiewa, kiedy sobie uświadamiam, jak długo. Jestem autorką 620 haseł Wikipedii. Teraz Państwu może się wydawać, że to jest bardzo dużo, natomiast gwarantuję Państwu, że w świecie wikipedystów takich bardzo mocno zaangażowanych to wcale nie jest taki ogrom. Jestem administratorką Wikipedii, dwukrotnie byłam członkinią Komitetu Arbitrażowego, czyli Sądu Koleżeńskiego Polskiej Wikipedii i faktycznie od 7 lat zajmuję się Wikipedią zawodowo, wspierając najwspanialszą społeczność polskiego internetu, dbając o to, żeby była zmotywowana, żeby miała wszystko, czego potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować. Chciałabym Państwu opowiedzieć na początek trochę o tym, jak wyglądały moje początki w Wikipedii. Ja zaczęłam edytować w 2008 roku i ja miałam bardzo dobry start w Wikipedii, ja zostałam bardzo życzliwie przez tą społeczność przyjęta i edytowałam sobie przez jakiś czas, a później zaczęłam się pojawiać na zlotach wikipedystów i wtedy zaczęłam zauważać pewną prawidłowość. Kiedy byłam na zlotach poznańskich wikipedystów, to byłam jedyną kobietą. Kiedy pojawiłam się na zlotach ogólnopolskich, to nie byłam jedyną kobietą, ale nie było nas wcale tak wiele. I kiedy pojechałam na międzynarodową konferencję wikipedystów, tu mam akurat zdjęcie z Izraela, ale moją pierwszą międzynarodową konferencją była konferencja w Gdańsku, to tam się odbywało takie tradycyjne wydarzenie, lunch kobiet edytujących Wikipedię. I na tym gigantycznym, ogromnym wydarzeniu, na którym było 700 osób, na lunchu kobiet pojawiło się 30. To oczywiście nie były wszystkie kobiety na tym wydarzeniu, natomiast no, była to ich duża, duża część. I teraz ta dysproporcja, którą ja widziałam w moich kontaktach ze społecznością Wikipedii, ona istnieje i ona jest prawdziwa i potwierdzają ją liczby. Okazuje się, że kobiety stanowią mniej niż 15% osób edytujących Wikipedię, a z niektórych badań wychodzi nawet, że mniej niż 10%. Przy czym to nie jest tak, że kobiety sobie w tej Wikipedii nie radzą, bo kiedy spojrzymy na statystyki dotyczące osób, które zajmują się organizacją działań programowych w Wikipedii, czyli na przykład organizowaniem współpracy z instytucjami kultury, organizowaniem konkursów, wydarzeń, edytonów, no to tam już kobiet jest 35%, co oznacza, że kiedy już kobiety wchodzą do działalności w Wikipedii, to angażują się w nią bardzo mocno i bardzo kompetentnie. I teraz, nie wiemy, czy jedno łączy się z drugim, natomiast jeżeli spojrzymy na liczbę haseł o kobietach, no to okazuje się, że tylko 18% haseł biograficznych w angielskiej Wikipedii dotyczy kobiet. A są takie Wikipedie, gdzie te wyniki są znacznie lepsze. Na przykład to jest ponad 20% w hiszpańskojęzycznej. W każdym razie jest tego nie tak dużo. Przy czym jeżeli jeszcze spojrzymy, o jakich kobietach Wikipedia pisze, to zauważymy, że kobiety stanowią większość w tych hasłach biograficznych, które dotyczą mody. Natomiast we wszystkich innych dziedzinach, w nauce, literaturze, nie wiem, medycynie, kobiet jest mniej. Czy to jest jakiś fenomen anglojęzycznej Wikipedii? No jeżeli spojrzymy sobie na to, co się dzieje bardziej lokalnie, no to tylko 20% wiki stron dotyczących osób urodzonych w Polsce, we wszystkich projektach Wikimedia, to biografie kobiet. Natomiast w polskiej Wikipedii biografie kobiet stanowią 16,5% całej Wikipedii. To jest jeszcze mniej niż w anglojęzycznej i to jest olbrzymi brak. Żeby to zobaczyć, to trzeba spojrzeć na umiejscowienie polskiej Wikipedii w świecie wikipediowym. My jesteśmy na 98. miejscu pod względem właśnie tej proporcji kobiet w ogólnych hasłach biograficznych. Teraz pytanie, czy to z Wikipedią jest coś nie tak, że tych haseł nie ma? Otóż okazuje się, że wcale nie. To nie Wikipedia wymyśliła ten problem. Wikipedia go dziedziczy. Ja powołuję się teraz na te dane, które znalazłam w książce Caroline Criado-Perez, Niewidzialne kobiety, którą Państwu ogromnie polecam.
I okazuje się, że jeśli zbadamy podręczniki do politologii, to tylko na 10% tych stron będzie w ogóle mowa o kobietach. Badania amerykańskich podręczników do historii z lat 1960-1990 pokazały, że tylko 9% nazwisk w indeksach dotyczy kobiet. Natomiast i tę daną mam już od Rosie Stevenson-Goodnight, która jest aktywistką na rzecz większej obecności kobiet w Wikimediach. Bywa nawet gorzej niż w Wikipedii, ponieważ słownik Dictionario Biografico, Geografico e Historico de Venezuela notuje tylko 3,6% kobiet wśród swoich biogramów. Jest olbrzymia luka wiedzy. Jeśli pomyślimy o tym, jak działa Wikipedia, a Wikipedia działa w ten sposób, że my samodzielnie nie wytwarzamy wiedzy, tylko gromadzimy wiedzę z dostępnych źródeł i udostępniamy ją w tej największej, najwspanialszej encyklopedii świata, no to jeżeli informacji w źródłach jest mało i jeżeli ich nie ma, to Wikipedia w sposób oczywisty dziedziczy ten problem. Ale to nie jest tak, że tych źródeł nie ma, bo nie ma o czym pisać. Jeżeli ktoś z Państwa czytał wspaniałą polską książkę Anny Kowalczyk Brakująca połowa dziejów, to już we wstępie zauważył, że autorka miała ogromny problem z ogarnięciem ogromu rzeczy, które należałoby ująć pisząc o obecności kobiet w dziejach na ziemiach polskich. Tego było bardzo dużo. W związku z czym to nie jest tak, że kobiet nie ma, nie ma o czym pisać, nie zrobiło niczego ważnego. Po prostu źródła to pominęły i tego nie ma. I teraz pojawia się pytanie, czy to w ogóle jest problem? I dlaczego nas to obchodzi? Mnie jako wikipedystkę z krwi, kości i serca obchodzi to ogromnie, przede wszystkim dlatego, że jako wikipedystka ja nie mogę ścierpieć luki w wiedzy. Tutaj mamy do czynienia z ogromną luką wiedzy dotyczącą dokonań połowy ludzkości. Bardzo jest mi też trudno pogodzić się z tym, że kiedy tworzymy encyklopedię, której misją jest zebranie sumy ludzkiej wiedzy, to robimy to bez połowy ludzkości, ponieważ kobiety nie edytują. To jest też problem jakby poza wikipediowy, dlatego że to, co my wiemy o świecie, kształtuje sposób, w jaki będziemy w tym świecie funkcjonować. I jeżeli my nie wiemy o tym, że kobiety mogą być naukowczyniami, nie wiem, reżyserkami, polityczkami, to będziemy postrzegać te dziedziny jako męskie i kobiety będą miały znacznie większy problem, żeby swoje kompetencje w tych dziedzinach rozwijać. Na szczęście Wikipedia w przeciwieństwie do wszystkich innych źródeł ma olbrzymie zalety. To znaczy przede wszystkim w przeciwieństwie do bardzo wielu innych źródeł jest aktualizowywalna. To znaczy Wikipedia bardzo łatwo się poprawia. Jeżeli my rozpoznamy problem, to możemy wspólnie działać na rzecz jego zmiany. Poza tym, to co jest fenomenem Wikipedii, to to, że jest dziełem globalnym. W związku z czym my możemy dzielić się wiedzą pozyskaną z różnych części świata. Jeżeli w hiszpańskojęzycznej Wikipedii pojawi się artykuł o hiszpańskiej pionierce kina, pozyskany z hiszpańskojęzycznych źródeł, to bardzo łatwo możemy go przetłumaczyć do innych wersji językowych Wikipedii i na przykład nie musimy martwić się tym, że nie ma polskojęzycznych źródeł. Jeżeli ja potrafię przetłumaczyć to hasło z języka hiszpańskiego, to jest OK i u nas w kontekście lokalnym ta wiedza zaistnieje. I teraz, żeby nie przeciągać czasu, to przejdę do tego, co tak naprawdę najważniejsze, czyli co już się dzieje i jak można pomóc. Wikipedia jest świadoma istnienia tego problemu braku kobiet od 2011 roku. Wtedy pojawiły się badania, wtedy zobaczyliśmy, że kobiet nie ma tak dużo, jakbyśmy chcieli. To jest oczywiście i od tego czasu bardzo mocno działamy na to, na rzecz tego, żeby to zmienić. Początkowo istniał taki plan, że do 2015 roku kobiety będą stanowić 25% osób edytujących Wikipedię. To się nie udało, natomiast i tak robimy bardzo, bardzo dużo. To są wysiłki globalne. Najsłynniejszym z nich jest inicjatywa Women in Red w anglojęzycznej Wikipedii, która polega po prostu na uzupełnianiu wiedzy o kobietach na podstawie stworzonych list brakujących artykułów. I teraz zaledwie w ciągu pierwszego roku swojego istnienia w tej inicjatywie utworzono 45 tysięcy haseł w angielskiej Wikipedii i udało się wywindować ten procent kobiecych biogramów z 15%
do 17. Więc tam naprawdę wykonano bardzo dużo pracy. Istnieje też globalna inicjatywa Art and Feminism, w ramach której kobiety spotykają się, żeby pisać o kobietach w sztuce. I jedną z takich też moich ulubionych inicjatyw globalnych jest inicjatywa Wikigap. To jest inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji, które zauważyło, że no nie ma haseł o kobietach w Wikipedii, w związku z czym zaprosiło do organizowania wydarzeń mających to zmienić swoje ambasady na całym świecie. I od 3 czy 4 lat możemy się jako społeczność wikipedystów z całego świata spotykać w ambasadach po to, żeby pisać hasła w Wikipedii. Teraz oczywiście w tym roku tego robić nie będziemy, będziemy działać zdalnie, ale ta inicjatywa odbędzie się zresztą również w Polsce dzięki naszemu partnerowi, czyli ambasadzie Szwecji w Polsce. Natomiast my, jako polska społeczność, też nie mamy się czego wstydzić, my też działamy na rzecz tej zmiany. W Polsce takie dwie podstawowe, wspaniałe inicjatywy to inicjatywa Nieznane Kobiety w Wikipedii, czyli taka miesięczna akcja edytowania haseł o kobietach, która odbywa się co roku w marcu. W ramach tej akcji wikipedyści i wikipedystki piszą biogramy kobiet, poprawiają biogramy kobiet z różnych dziedzin, dostają nagrody, dostają odznaki, motywują siebie nawzajem. I drugą taką inicjatywą jest kolektyw Kariatyda. To jest nieformalna grupa osób edytujących Wikipedię, która zajmuje się uzupełnianiem haseł dotyczących kobiet sztuki. Mają taką metodę pracy, że spotykają się na edytonach, czy na takich wydarzeniach, że wszyscy się gromadzą i piszą wspólnie, kiedyś na żywo, teraz zdalnie. I teraz, co można zrobić, żeby się włączyć w te wszystkie działania? Przede wszystkim, tak jak mówiłam, od 1 do 30 marca odbywa się konkurs Nieznane Kobiety w Wikipedii. Ja potem powrzucam wszystkie linki na czat. I w ramach tego konkursu tak naprawdę wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby te hasła pisać. Mamy wspaniałych partnerów. Partneruje nam Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Instytut Korfantego, ale też wspaniała inicjatywa 100 inspirujących fizyczek, o której Państwo usłyszą zaraz po tym wystąpieniu, ile dobrze pamiętam. I od tych wszystkich naszych partnerów otrzymaliśmy listy haseł, które warto by było napisać, więc jeżeli ktoś nie ma pomysłu na to, co napisać, to może do nich sięgnąć. A jeżeli ktoś nie wie w ogóle, jak się za to zabrać, to już jutro o godzinie 14 spotkamy się zdalnie na edytonie, to znaczy najpierw będzie takie szkolenie, jak w ogóle tą Wikipedię edytować, a obiecuję, że edytowanie Wikipedii wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało, a potem wspólnie będziemy sobie hasło o kobietach pisać i ewentualnie pomagać sobie, jeżeli będą jakieś trudności. Kolejny taki edytor odbędzie się 27 marca. Wszystkie linki będą, chociaż widzę, że już Klara wspierająco wrzuca. Dziękuję Ci, Klaro. Można też działać cały rok, to znaczy przyłączyć się do Wikiprojektu Kobiety, czyli do takiego wspólnego projektu, takiej grupy zadaniowej wikipedystów, wikipedystek, którym ten temat leży na sercu i tam można znaleźć informacje o tym, jakich haseł brakuje. Można się konsultować, przyłączyć albo współpracować nad jakimś hasłem. Jeżeli ktoś nie czuje się wystarczająco tak, nie wiem, nie czuje się gotowy na to, żeby pisać hasła, chociaż uważam, że tak naprawdę każdy jest na to gotowy, to może robić to, o czym wspominała moja koleżanka z pracy Paulina, czyli uzupełniać opisy alternatywne, natomiast uzupełniać je w hasłach o kobietach, czyniąc te hasła bardziej dostępnymi. I można też śledzić działania kolektywu Kariatyda, o którym mówiłam. Kolektyw jest bardzo obecny na Facebooku i tam można kolektyw znaleźć i z kolektywem współpracować. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że te działania, jejku, jestem strasznie po czasie, dobra. Przyspieszam. Te działania mogą być albo osobiste i można się bardzo osobiście włączyć, albo można się włączyć jako projekt edukacyjny. Na przykład działając ze swoimi uczniami. I teraz zanim Klara mnie wyrzuci, ja jeszcze bardzo szybko powiem, o tym, że w 2019 roku ja pojechałam po raz kolejny na Międzynarodową Konferencję Wikipedystów. Ona się odbywała w Sztokholmie, wtedy się widywaliśmy na żywo. I podczas tego wydarzenia odbywał się znowu lunch kobiet. Ja na niego sobie szłam taką drogą okrężną, bo tu kogoś spotkałam, tutaj sobie kawkę wzięłam i jak już w końcu doszłam na ten lunch kobiet, to okazało się, że ja nie mogę na niego wejść,
ponieważ nie ma miejsca. Kobiet jest za dużo. Zajęły całą salę, nie można wpuścić już nikogo. I muszę Państwu powiedzieć, że ja nigdy w życiu